Państwa w siedzibie Sojuszu Lewicy Demokratycznej pan przewodniczący Grzegorz Napieralski wygłosi oświadczenie. Bardzo proszę. Otrzymaliśmy już prawie wszystkie wyniki z Państwowej Komisji Wyborczej. Wynik już znamy. Zmiany będą niewielkie. Ten wynik dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest niezadowalający. Jako jedyna partia pokazaliśmy bardzo realny i dobry program, oparty na faktach, na dobrze wyliczonych liczbach, na pomysłach. Pokazaliśmy drużynę znakomitych parlamentarzystów, fachowców. Ryszard Kalisz, który prezentował nowoczesny system sprawiedliwości. Katarzyna Piekarska, która pokazała, że przedszkola mogą być bezpłatne i mogą być dla wszystkich. Profesor Tadeusz Iwiński przedstawił koncepcję polityki zagranicznej. Marek Balicki, nowoczesną służbę zdrowia. Wojciech Olejniczak pokazał pomysł na nową europejską wieś. Drużyna przegrała. Przegrała z wizją partii wodzowskich, jednego aktora. Przegrał program, przegrała drużyna. Jak pokazują wczorajsze wyniki wyborów, które analizowaliśmy, widać dokładnie, że Janusz Palikot i jego partia została wprowadzona do parlamentu przez wyborców samoobrony, tych, którzy po raz pierwszy głosowali. Wyborcy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wyborcy Lewicy nie zagłosowali, zostali w domu. Dlatego tym bardziej chciałbym dzisiaj bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali głos na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Bardzo dziękuję, bo to pokaz determinacji, ale również wiary, że Sojusz Lewicy Demokratycznej jest prawdziwie nowoczesną lewicową partią. Bardzo serdecznie chciałem podziękować tym wszystkim, którzy oddali na mnie głos. W moim okręgu wyborczym w Szczecinie, w całym moim okręgu wyborczym od Świnoujścia po Myślibórz. Dziękuję bardzo. To dla mnie dowód zaufania, że w swoim okręgu wyborczym, w moim ukochanym mieście darzony jestem szacunkiem. To bardzo dobry wynik, jeden z najlepszych. Gorzka to satysfakcja, że drużyna nie miała wspólnie razem ze mną tak dobrego wyniku. Szanowni Państwo, zaraz kiedy ukonstytuuje się polski parlament, zwołam Radę Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej SLD, na której to przedstawię kalendarz i przyspieszymy zwołanie Kongresu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To będzie kongres, który wybierze władzę od koła przez gminę, powiat, aż do szefa Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Chciałem również poinformować, Szanowni Państwo, że nie będę ubiegał się o stanowisko przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.